Cześć, witajcie z tej strony Indon, a tu chciałbym zaprezentować coś nowego, czego do tej pory nie robiłem i od razu chciałbym zaznaczyć, bo pewno widzieliście mój folder na moim kanale i tam jest taka moja fotka w kasku. Pewnie zastanawialiście się, dlaczego taka fotka, a to dlatego, że po prostu ja czasami sobie jeżdżę na motocyklu. I postanowiłem, że też będę sobie nagrywał taką dokumentację tego, co robię, gdzie jeżdżę. Chciałbym też może polecić wam jakieś wycieczki w jakieś ciekawe miejsca. I właśnie dlatego ten film tak na próbę, oczywiście musicie mi wybaczyć niedociągnięcia związane z głosem, no nie mówię jeszcze w czasie jazdy motocyklem, ponieważ nie mam jeszcze mikrofonu takiego, żebym mógł swobodnie rozmawiać w czasie jazdy i przekazywać wam jakieś tam informacje, czy tam moje uwagi, spostrzeżenia. Dlatego ja po prostu tu mój komentarz dogrywam już w domu po powrocie z wycieczki. A dzisiaj chciałbym wam zaprezentować krótką wycieczkę z mojego punktu widzenia, ponieważ ja mieszkam tuż przy granicy Krakowa i z mojej strony właśnie jest to dość blisko, ale na przykład z drugiej strony Krakowa i będzie to trzeba przejechać 20 parę kilometrów więcej. A ja chciałbym wam zaproponować wycieczkę do takiej ciekawej miejscowości Koszkiew. I tam jest bardzo fajny zameczek, zresztą z hotelem. Nie wiem, czy on jest czynny, bo tam właściwie było zamknięte, ale można sprawdzić to w internecie i sobie tam ewentualnie można, jakby ktoś chciał przenocować, to oczywiście można tam prawdopodobnie będzie to tego dokonać. I po krótkiej wizycie na tym zameczku w Koszkwi przejadę sobie do zamku bardzo znanego, oczywiście zamku w Pieskowej Skale, który też nie jest daleko stąd. Także to będzie taka krótka wycieczka na fajny, słoneczny, no i nie tylko zresztą, ale fajny dzień, wolny od pracy, jak tam chcecie, możecie sobie pojechać. Zresztą nie tylko na motorze, bo na motocyklu, bo można i rowerem, oczywiście rowerem troszkę to będzie dłużej trwało, bo ode mnie jest około 30 paru kilometrów, więc no jeśli ktoś jedzie tam z centrum Krakowa, to trzeba doliczyć parę kilometrów dodatkowych. Poza tym górki, no fajna trasa, wymagająca, jeśli chodzi o rower. Zresztą rowerem też będę w przyszłości jakieś filmiki robił. I cóż, no i tyle wstępu. Zapraszam do właśnie tego mojego dokonania pierwszego. To tyle. Jak widzicie, właśnie wyruszyłem w trasę, kieruję się tutaj do miejscowości. To jest miejscowość Zielonki i z Zielonek będę się kierował w kierunku Skały, właściwie na Wolbrom. Jak widzicie, ta droga to jest taka droga bita, właściwie ona jest zrobiona, dlatego tak troszeczkę lepiej utwardzona, dlatego że tutaj właśnie powstały te osiedla niedaleko mnie, mojego domu i właśnie tutaj jest asfalt, tam jeszcze taka wysypana takim żwirem po usunięciu asfaltu gdzieś tam, no i to tak po uklepaniu dodaje taką fajną, w miarę normalną nawierzchnię. Tak. Jeśli chodzi o mój motocykl, no to cóż, no nie ma się tu czym chwalić, ale jestem zadowolony. Kupiłem go po to, bo ponieważ ja prawo jazdy na motocykle zrobiłem w wieku 16 lat i od tamtej pory właściwie nie siedziałem na motocyklu. Motocykl kupiłem 3 lata temu. I właśnie taki nieduży, 250 pojemności, jest to no Romet R250. Na moje potrzeby aktualnie w miarę wystarcza, ponieważ ja nie zapuszczam się na razie, no zresztą bałbym się na tym motocyklu trochę, bo to wiecie, no to jest tam na licencji chińskiej jakaś tam podruba Hondy.
I cóż, no sprawdza się na takich trasach małych, tam do 100 kilometrów, ale bałbym się pojechać no, w Polskę, bo no cóż, no po każdej trasie muszę sprawdzać, czy coś się nie odkręciło, czy no wszystko w porządku, bo to jednak nie jest motocykl, który no, no spełnia wszystkie oczekiwania moje i tam, no, jeśli chodzi o taką trwałość, niezawodność. Tak, tutaj dojeżdżam właśnie już do Zielonek. Po drodze, tam chyba tego nie było widać, ale były forty po prawej stronie. No i cóż, i teraz jak dojadę już do centrum Zielonek, to skręcimy na Wolbrom w kierunku Skały. Tak, pogoda bardzo ładna, nie jest za gorąco, chociaż ja ubrałem skórę na kurtkę skórzaną. I na początku jak wsiadałem na motocykl, to było mi trochę gorąco, ale w trakcie jazdy to zupełnie się zmienia, jest bardzo przyjemnie. Tylko wiecie, no później czułem taki, no strasznie wiało, nie było mi zimno, absolutnie, było bardzo przyjemnie, tylko że no jadąc 80 na godzinę, no było to tak trochę, no czułem, że ten wiatr jednak swoje robi. Motocykl nie jest zbyt silny, ja sobie ważę 90 tam parę kilogramów i przy takiej pojemności silnika, mocy ma 18 koni, także no trochę mu było jeszcze pod górę i z tym wiatrem musiałem nieraz redukować. No wiecie, no ten motocykl pojedzie, jechałem na nim 120, no nie było to pod górę. Aha, tutaj chciałem wam pokazać, o właśnie restauracja po lewej stronie, bardzo fajna, jakbyście byli w Zielonkach, to polecam, ma fajną taką nazwę, Malinowy Anioł. To jest taka typowo włoska restauracja. Można zjeść włoskie dania, można też zwykłe polskie, ale można też pizzę taką typowo włoską. I co jest fajnego, można sobie zadzwonić do, zresztą w ogóle polecam, jakby ktoś się chciał wybrać tutaj do Zielonego, tej restauracji, to polecam zadzwonić, bo czasem jest tak, że przyjdzie się i nie ma miejsca, bo szczególnie popołudniami, no tak gdzieś czwarta, piąta, to już jest pełno i no ciężko dostać stolik, trzeba dość długo czekać i wiecie, no nieprzyjemne. A tak zamówi się i zarezerwuje stolik, jest w porządku, ale co chciałem powiedzieć, w tej restauracji fajne takie wieczorki są w piątek, w piątki bodajże, bo sam na tym byłem z żoną, z rodziną. Jest taki wieczorek włoski i tam zamawia się całe menu włoskie, dwa albo trzy rodzaje, i do tego wino, tutaj właśnie właściciele podają. No bardzo fajna sprawa, szczególnie jak jest jakaś tam uroczystość mała czy coś, to polecam. Nie wychodzi to jakoś drogo, także no naprawdę fajnie. To tyle, rozgadałem się na temat tej restauracji, ale mam naprawdę bardzo miłe wspomnienia z niej. Kilka razy byłem i polecam jeszcze raz. Tak, tutaj jedziemy już w kierunku właśnie Koszkwi. Tutaj będą Januszowice zaraz. I będziemy skręcać w lewo niedługo. Tak. Jak widzicie, ruchu tak dużego nie ma. Jedzie tu przede mną jakiś bus. Ja co prawda jadę sobie 60, tak, no mniej więcej, prawda? I nie szaleję, zresztą ja nigdy tutaj, no nie ma na co na tym motocyklu szaleć, bo przy 90 na godzinę są takie, taki dyskomfort się czuje, bo no wyzwala jakieś takie wibracje dziwne, jest to takie no dziwne trochę uczucie, ale da się to przezwyciężyć, jak tam trzeba przecisnąć na chwilę, to oczywiście można jak najbardziej jechać, nic się nie dzieje. Ale przy 80-70 bardzo fajnie się jedzie, nic się takiego nie czuje i jest przyjemna jazda, szczególnie w taki dzień jak dzisiaj właśnie tutaj, jak jadę. O, mamy Muszowice, o właśnie tutaj Skałki się pojawiają, no Jura Krakowsko-Częstochowska, właśnie zaczyna się tutaj park, ojcowski park krajobrazowy bodajże, tak, tak to się chyba nazywa.
I co? No, jak najbardziej polecam taką wycieczkę amatorom motocykli. Nie tylko, bo i rowerzyści tutaj fajna, fajna trasa. Zresztą tutaj nie widać, ale jest z Zielonek do samego Ojcowa bodajże jest chyba trasa rowerowa, także można sobie spokojnie pojechać. Ale to musicie sobie sprawdzić dokładnie w internecie, bo ja dokładnie nie wiem, nie jechałem tą trasą rowerem. Ale może się wybiorę i zrobię też jakiś filmik z tego. No, tak, tu już wjeżdżam do Koszkwi. O, właśnie, w tej chwili jestem już chyba w Koszkwi. Tak, i podjeżdżam, będę tutaj podjeżdżał pod zamek w Koszkwi. Powiem wam, dlaczego to wybrałem. Ponieważ byłem jakieś 10-15 lat temu, moja córka miała tutaj jakieś spotkanie ze szkoły i zawiozłem ją tam na to jakieś tam, o, piesek tutaj, widzicie, trzeba uważać na takich drogach i zawiozłem ją tam na to spotkanie. Ja sobie poszedłem tutaj na ten zameczek, pamiętam, no, podobało mi się, ale powiem wam, że przez ten czas wyleciało mi to, nie pamiętam za bardzo, jak ten zamek dokładnie wygląda. Tak, no. Tu jadę pomalutku, ponieważ wiecie, no nie byłem pewny, czy czasem nie przegapiłem zjazdu. O, widzicie, jest tutaj taki parking i tu właśnie postanowiłem sobie zjechać i sprawdzić na Google Map w mojej komórce. Co zaraz zobaczycie, tak. No. Biorę słuchawki, bo tak, 11, pewnie tam zauważyliście na komórce mojej była 11:10 bodajże, czy 11, jakoś tak. Te cyferki tutaj są na dole ekranu, to są jakieś kamerki i nie wiem dokładnie, co one znaczą, bo tam nie bardzo jeszcze jestem zorientowany, jak to się tam ustawia, te wszystkie. No i co, po sprawdzeniu mapy okazało się, że zaraz tutaj jestem już przy samym zamku i właśnie tu był kierunkowskaz do zamku i skręcam sobie tutaj w prawo. Popatrzcie, jaka taka malutka dróżka, przyjemna. Tak, tu wąsko, no nie bardzo tutaj dwa samochody się miną. A dziwne, bo tutaj podjeżdżają mi autokary. O, właśnie tam stoi jeden po lewej stronie. O, tutaj jakiś ośrodek ZHP, widzicie? Tak, i ja tutaj skręcam w prawo na taką gruntową drogę. No, wita taka żwirowa droga. Tu jakieś ośrodki jeszcze rehabilitacyjne czy wypoczynkowe, coś takiego po prawej stronie. Zresztą tam jakiś chyba piknik się odbywa właśnie dzisiaj. No, jest to środek tygodnia, bo ja jadę, dzisiaj jest wtorek. Nie wiem, czy film się ukaże już dzisiaj na moim kanale, czy jutro dopiero, bo to jeszcze renderowanie mnie czeka, a nie siedzę tylko przed komputerem cały dzień. O, tu jest dość stromo, tak pod górkę i zobaczcie, co się stało. Musiałem zredukować i o, wyjechałem poza tutaj ten asfalcik. O, i podjeżdżam sobie tutaj na parking. Właśnie po lewej stronie już było widać bramę zamku w Koszkwi, tak. O, tu sobie zaparkuję. No, pierwszy etap mamy za sobą. O, zobaczcie, właśnie wieża, flaga oczywiście polska, nie było jej widać do końca, ale tam na pewno wisiała. Tak, to mój motocykl. Tak, ja sobie tutaj zobaczymy z zewnątrz właśnie tutaj, jak ten zamek wygląda, bardzo przyjemnie.
Dzięki. Dziękuję bardzo. Zostań zameczek. Tak, tam mówiłem wcześniej, że hotel prawdopodobnie, nie wiem czy był czynny, ale jest czynny, bo tutaj właśnie jest wejście do tego hotelu, a teraz właśnie kierujemy się już na dziedziniec przez bramę. Zobaczcie, ciekawa rzecz. A, jeszcze spojrzę. O, widzicie, flaga jest, tak, zanocuj na zamku, zapraszają. No, fajna sprawa, powiem wam, tak, wybrać się na jakąś tam kolację, zjeść tutaj sobie wieczorkiem. O, i zobaczcie tutaj kominek, taki, nie wiem, czy to grill, no tak fajnie zrobione, nie wiem, czy to, no jest, widać, że to palone jest, więc chyba się czasem pali, ale to pewnie przy jakichś imprezach, uroczystościach. No zobaczcie, dziedziniec nie za duży, ale te blanki, blanki to są, na murach te takie właśnie drewniane to są blanki. Tutaj jest właśnie hotel, ale z tej strony jest zamknięte. O, patrzcie, wieża widokowa. Zobaczymy, czy da się tam wejść. Byłby fajny widok. Zrobiłbym jakąś panoramę, żebym jakieś zdjęcia cyknął. Tak, już jestem tutaj na piętrze i wchodzę tu do zamku. Wejście jest darmowe. Nie ma żadnych opłat. Przynajmniej nie było, jak ja tu dzisiaj byłem. Tu jakaś sala pierwsza, niezbyt dobre oświetlenie, ale mam niezłą kamerę, także powinna tam troszkę rozjaśnić. Patrzcie, tutaj jakieś militaria, jakieś talerze metalowe. O, patrzcie, no jacyś tutaj miłośnicy militariów też pocieszą tutaj swoją duszę. Bardzo fajny hełm rycerski jakiś. O, tutaj jakieś topory, miecze, czy jakoś ten pałasz, czy co to się nazywa, toporki. Tutaj też miecze dwuręczne, tarcza i tak, jakieś rogi jelenia. Tutaj też jakieś miecze. O, bardzo fajny, bardzo fajny hełm. Tak sobie pomyślałem, jakby tak na motocykl taki włożyć. Nie no, fatalna chyba byłaby widoczność w takim hełmie. Tak, tutaj jest ta sala ciemna, niestety, jakaś głowa byka, czy co to jest. Tak. I jakieś halabardy tutaj. Tak. Dzidy. Tak. Tutaj też. Niestety, no jest trochę za ciemno i nie było za bardzo widać. Tutaj następna sala. Jakby piętro wyżej, widzicie tu gobeliny jakieś wiszą. Takie coś jakby sala restauracyjna, ale nie bardzo wiem skąd tutaj by się wzięły jakieś dania, bo nie ma tutaj żadnej kuchni. O, tutaj coś dla rogaczy. Same właśnie różki. Jakieś jelenie, tak. Jakieś tam poziomków, nie wiem czego dokładnie. Nie jestem znawcą. Ale przyjemnie. O, jestem właśnie na blankach. I zobaczymy teraz, czy da się wyjść na wieżę. Tak. Od władzy. Fajny dziedziniec. Szkoda, nie można na wieżę wyjść. No niestety. Tu jakieś tablice informacyjne, tak, kod władzy, iluminaci. Ale proszę bardzo, przyjemnie. Cóż, więcej tu nie ma nic do zwiedzania, bo nie można wejść. Także zawijamy się do motocykla. Tak, opuszczamy zamek.
Ja tutaj mógłbym wrzucić jakieś, albo mówić coś o tym zamku, bo to no, bardzo łatwo sobie wziąć z internetu jakieś wiadomości, także myślę, że ja nie będę się tutaj rozwodził na ten temat historii tego zamku i tam jakichś tam dziejów. Każdy jak zainteresowany to sobie sprawdzi. Polecam gorąco, bo ciekawa historia tutaj jest tego zamku, zresztą w Pieskowej Skale także. Tak i powoli właśnie będę się kierował w kierunku Pieskowej Skały, zamku. Tak, trzeba dojechać właśnie do miasteczka Skała i potem na Ojców się kierować i tam się skręca do Ojcowa w lewo, a ja skręcę w prawo właśnie do zamku, do Pieskowej Skały. Tak. Fajna droga, teraz z góry widzicie, tu troszkę asfaltu. O, tak, jak mówiłem, dużo ludzi tutaj jest w tych ośrodkach. Tak, zresztą był taki moment, tam krzyczeli coś, jakieś okrzyki wydawali ludzie, nie wiem co to było, a tutaj widać jakieś dla dzieci, jakieś te dmuchane zamki, coś takiego. Tak mówiłem, no chyba jakiś piknik tutaj jest, o właśnie, widać. Tak, i wyjeżdżam tutaj w lewo. Jeszcze postanowiłem zobaczyć, bo tutaj w Koszpi jest też stary taki kościółek, też zabytkowy. I postanowiłem go też zobaczyć, bo zobaczycie też ten kościółek. No jak już jestem, to no to warto chyba zobaczyć, nie? Tak, przyjemnie bardzo. Cieplutko, tutaj nic nie wieje. Tak, ja tu skręcam w prawo właśnie do tego kościółka i pod górkę będzie dość stromo. Ale na spokojnie. Damy sobie radę. Tu będzie właśnie skręt w prawo do tego kościółka. Nie wiem dokładnie gdzie on jest. Ale tak, tutaj trzeba zjechać na dół tą dróżką. Właśnie po skręceniu z głównej drogi. Tak, tutaj. Po prawej chyba jest. Tak, tutaj jest cmentarz. Tak, jakiś parafialny, tak. To kościółek będzie zaraz tutaj chyba niedaleko. No nie byłem tutaj w tym kościółku, także nie wiem, jadę tu pierwszy raz. Widzicie, droga trochę zażwirowana, trzeba uważać. No, wąsko, tak. Właśnie tam już się pojawia nam kościół. No faktycznie tutaj widać, że jest to stary kościół z kamienia. Tak, kamienna budowla. No zatrzymam się na chwilę. Nie będę wyciągał kamery tej mojej handycama, tylko tutaj z tej kamerki mojej z kasku. No może nie najlepsze ujęcie, bo tam do góry, wiecie, zmienił się trochę tutaj mi kąt patrzenia na kamerce, źle ustawiłem, ale chyba nie jest najgorzej, nie? Tu fajna droga, zwróćcie uwagę, też dość stromo. No zjazd fajny taki.
po prawej jakaś kapliczka. Tak, no nie bardzo tu widać, ale... Ale jest. Tak, z motocykla to nie bardzo jest podczas jazdy tak nie można się za bardzo rozglądać, bo wiecie, no to nie jest to zbyt bezpieczne. Dobra, i teraz skręcimy w lewo i do będziemy będę obierał kierunek na skałę Wolbrom właściwie i do zamku. No tu też bardzo przyjemnie, nie ma ruchu, widzicie, jedzie się fajnie. Tak, do skrzyżowanka i teraz w lewo właśnie do na Wolbrom. 100. No nie. Pojawiły się samochody. Tutaj jeżdżą takimi falami, zauważyłem. A zobaczcie, no nie będę mógł chwilę wyjechać, bo i z prawej, i z lewej mi tutaj auta się pojawiały. A tutaj jest tak za zakrętu, no i nie ma zbyt dobrej widoczności. Oczywiście, no można by tam się zerwać, ja nie jestem taki ryzykant, żeby tak robić, zresztą nie polecam, bo wystarczy trochę poczekać i na pewno się zwolni miejsce. Będzie można się włączyć do ruchu, tutaj w lewo. O, już tu z prawej chyba się ten jeszcze skręci. Tak, prawa chyba wolna, tak, lewa też, dobra, dajemy. Ja tutaj nie, no chciałbym, żebyście mi wybaczyli moje tam błędy w prowadzeniu motocykla. Nie jestem jakimś tam wybitnym kierowcą motocykla. Jak wiecie, mówiłem, że 3 lata temu sobie motocykl kupiłem i no właściwie mało tras zrobiłem takich dłuższych, ale jeżdżę przeważnie nim do pracy w lecie. No. I do tego mi ten motocykl służy. Oczywiście no, planuję zmienić na jakiś lepszy. No, myślałem o Suzuki Intruderze 800C. Myślę, że to byłby taki dla mnie w sam raz w tej chwili. No, albo może Honda Shadow. No, pomyślałem właśnie o 1100. No ale to jeszcze to przede mną, myślę, że na jesieni, do jesieni jeszcze tutaj pojeżdżę tym moim motorkiem, potem go tam może gdzieś coś jeszcze podpisuję i znaczy podpisuję, nie ma co opisować, bo to jest w sumie 3-letni motocykl i nie miał żadnych tutaj przykrych wypadków, także no... odświeżę go, można by tak powiedzieć, o, wyczyszczę i wystawię go na sprzedaż, a ja będę się rozglądał za właśnie czymś dla mnie już większym. No tak, no wiecie, no tu fajnie się jeździ, ok, ale wyprzedzać jadące auto. Miałem taki przypadek kiedyś właśnie też na tej drodze. Wracałem ze skały, z Ojcowa i jechał taki duży ciągnik na takich dużych kołach, te nowoczesne ciągniki, no powiem wam, zapitalają jak nie wiem co, jechał około 80 na godzinę, no i ja tak za nim jechałem i tak to byłem świeżo właśnie po zakupie motocykla i nie bardzo się czułem jeszcze pewnie, no ale tak sam się, no kurde, będę jechał te 70 z góry za tym ciągnikiem, on tam 80 też czasem jechał, no i tak była dość długa prosta, no i otworzyłem tą manetkę, przyłożyłem wtedy 110, chyba mi tam wyskoczyło, wyprzedziłem, ale trwało to chwilę. I powiem też, że no, trochę się wtedy bałem. Nie znałem jeszcze tego motocykla na tyle, żeby wiedzieć, co mogę na nim zrobić, co nie. No,
poznawałem go. O, patrzcie, tutaj roboty drogowe i właśnie sygnalizacja świetna. Mamy tutaj czerwone światło. Chwilka postoju będzie. Tak, tak jak mówiłem, no jeżdżę przeważnie tym motocyklem do pracy, a tu jeżdżę fajnie. To mi się podoba, jeżdżąc na motocyklu, ta brać motocyklowa, obojętne czy to jest Chińczyk, czy jakiś super wypasiony Harley, czy jakiś ścigacz, wszyscy się pozdrawiają, to jest jedna wielka brać. I to jest to, co mi się podoba właśnie w tej pasji, można powiedzieć, o tak. No fajna rzecz, przyjemnie jest bardzo, jak jedzie gość sprzeciwka i cię pozdrawia. Mam zielone, możemy jechać. Jeśli chodzi o te jazdy moim sprzętem, no to najdalej wybrałem się 150 km w jedną stronę i powiem tak, no było to, jeździłem już jakiś czas i powiem, no jak wracałem, to tyłka nie czułem, no niewygodne to siedzisko jest na tym motocyklu. Tak, na takie trasy do 100 km spokojnie jest się w stanie wytrzymać, przyzwyczaić do tego. Myślę, że jakbym dłużej pojeździł, to pewnie by było lepiej. No, można też dać do tapicera takie siodełko, takie siedzenie, bo ono, jak się tak przyglądałem, to jest dość cienkie. Tam jest cienka warstwa, tylko gąbki pokryta, to jest skajem, takim coś takiego. No i tak to wygląda, no. Poza tym, tak jak mówiłem, no, nie jest to sprzęt na tyle niezawodny, że mógłbym się wypuścić w Polskę i jechać śmiało. No bałbym się trochę, bo bałbym się tego, że mógłbym gdzieś stanąć po drodze i szukać pomocy u jakichś mechaników. A wiecie, no, mechanik samochodowy nie bardzo chcą wszyscy. Tutaj miałem też przypadki, koło mnie jest mechanik stacja obsługi pojazdów i kilka razy motocykliści podjeżdżali, nie bardzo chcieli tam się brać za naprawy. No może jakieś tam drobne rzeczy, tak, ale coś większego, no to tam nie bardzo. Oczywiście tu przyjeżdżają motocykle na przeglądy techniczne, jak najbardziej. No, to od niedawna i właśnie może w tej chwili to będzie już bardziej, tutaj będą się brali za naprawy. No ale to inna sprawa. No tu jestem już w Skale, miasteczko Skała. Tu jest ruch odkrężny. Nie ma właściwie takiego typowego ronda. Jest taki bardziej kwadrat, no ale trzeba to odjechać i pojechać sobie na ojcu właśnie. I właśnie to robię. No ruchu nie ma, także tu żadnych problemów też nie ma w tym miasteczku. Tam widzicie. Sielska atmosfera. Tak, tutaj w prawo właśnie na ojców. Tak. No stąd do ojcowa jakieś, nie wiem, 3-4 km. O, tu jakiś policjant szedł po prawej stronie. Tak, z jakiejś interwencji czy z czegoś. A może po prostu brał pieniądze z bankomatu? No tak. To taka skombo. Ale co, patrzmy tutaj. No wolno, bo to miasteczko, prawda? 50 na godzinę. Bezpieczna prędkość. Bardzo fajna droga. Skałki się już pojawiają co jakiś czas. No zobaczcie dopiero, jak się skręci w Ojcowie, tam na tym skrzyżowaniu na Ojców i na prawo do Pyskowej Skały, jak ja tam będzie fajna trasa. No tu trochę przyłożyłem, no ma nie za dużo, 80. Jest straszny szum tutaj, ja tu dużo wyciszyłem odgłos motocykla, ponieważ no, ta kamerka wyłapuje
O, patrzcie, jakie to fajne już. Właśnie po lewej stronie. I tu jest właśnie zjazd do Ojcowa w lewo, a ja jadę w prawo właśnie do Pieskowej Skały. Bardzo fajna droga. Bardzo, naprawdę bardzo przyjemnie się tędy jedzie. Polecam naprawdę wszystkim. Patrzcie się, jak to wygląda. Po prawej taka skarpa, taka góra się wznosi i skały bardzo często przy samej krawędzi drogi. Nie ma za dużego ruchu wcale. Nie patrzcie na to, tu jedzie dwa, trzy samochody. To naprawdę fajnie, fajnie. Tutaj lasy, jakieś pola, łąki. No przyjemnie, przyjemnie, naprawdę przyjemnie. O, patrzcie tu. No, trzeba też uważać, bo czasami no, trochę żwiru jest na tych zakrętach i no, trzeba uważać na to. Tak, no tutaj są takie ograniczenia 70-50. Myślę, że tu nie ma co szaleć, bo jaki sens jest? Tu jedzie się po to, żeby pooglądać też widoki, nacieszyć oko tym krajobrazem fajnym. No naprawdę jest na co patrzeć. Tym bardziej, no tak jak mówię, no jest kręta ta droga, niebezpieczna. Nie ma co wariować. Ja specjalnie tutaj mało przycinałem na tej drodze właśnie od tego skrzyżowania rozgałęzienia na Ojców, ponieważ naprawdę, tu rowerzysta, naprawdę fajna droga i chciałem się z Wami właśnie podzielić tym wspaniałym widokiem i radością z jazdy właśnie po tej drodze. Zobaczcie na drogę, dużo śladów hamowania, nie wiem czy to przez to, że tu jest jakaś restauracja po prawej stronie, ale patrzcie się jak zryta właśnie, jak zdarte opony tutaj ludzie, ślady hamowania, no dość konkretne w tym miejscu. Widocznie niebezpiecznie jest właśnie przez to, bo to jest tak, no, wyjeżdża się zza zakrętu i też jest ta restauracja. No może to być niebezpieczne, bo ludzie też pewnie wyjeżdżają i no, ktoś jechał szybciej, no to niestety hamowanie. Nie daj Boże na motocyklu, bo no na motocyklu się gorzej hamuje. O, patrzcie się. Maczuga Herkulesa. Słynna skała tutaj właśnie przy zamku Pieskowej Skale. Tak, można tam wyjść do niej. No wspiąć się chyba nie bardzo. Myślę, że jakiś alpinista pewnie by tego dokonał. Ale nie ma jako takiego wyjścia na tę skałkę, ale jak najbardziej pod skałę można podejść, sobie zdjęcie porobić. Już jesteśmy właśnie przy samym zamku, tu jakiś staw po prawej stronie, tak? O, właśnie.
I zaraz będę skręcał autokar. Tak dziwnie wyglądało, jakby jechał po moim pasie, nie? Ale nie, to jest taki ostry zakręt. Tak, i tutaj stoją autokary. Jest tam parking, restauracje są. Tu po lewej stronie nad parkingiem jest właśnie restauracja. Tam ją widać przez taki jasny budynek między drzewami. Ja tu podjadę kawałek do góry. Zobaczę, tam do samego zamku nie można dojechać, tam jest zakaz wjazdu dla turystów. Trzeba auto zostawić tutaj, bądź motocykl. I o, właśnie tu po lewej stronie jakaś była kuźnia, tam jest sklep z pamiątkami, takie rzeczy. No ja zaraz tu zawrócę, o, właśnie wracam z powrotem i zaraz zaparkuję sobie na tym parkingu. I cóż, no skieruję się do zamku, zwiedzę sobie muzeum. Jest tam muzeum oczywiście, jakaś, z tego co czytałem w internecie, jakaś galeria malarstwa angielskiego czy brytyjskiego. O. Tak. No, idziemy na zamek w Pieskowej Skale. Tu jest dość dużo schodków, ale to dobra. Dobry spacerek. Zobaczcie tam u góry. Ja trochę będę dyszał, ale no jestem w kurtce. Jest trochę ciepło, no jest około 25-26 stopni. Więc w czarnej kurtce skórzanej jest dość ciepło, ale nie rozbierałem się, bo dobrze, że tu pan na parkingu pozwolił mi zostawić kask u siebie, także nie musiałem go dźwigać, ale nie zdecydowałem się na ściągnięcie kurtki. No, dokumenty tam mam, inne rzeczy, także komórkę, nie chciałem tego robić. Tak, słyszycie jak duszę, no ale tak, mówię, trochę od ciepła. A i schodów też trochę jest. Zobaczcie. Tu zewnętrzne mury. O, już podchodzę do głównej bramy. Tak, trochę turystów jest. Tam jest wieża widokowa. Można na nią się dostać z restauracji. Tak, właśnie wchodzę. O, wycieczka. Głośno zaraz. Tak, nie wiem czy wiecie, ale no, na pewno wiecie, tu kilka filmów fajnych było kręcone i Stawka Większa niż Życie była kręcona, pamiętam jeden z odcinków, jak Plos tutaj wjeżdżał na motocyklu. I także pan, chyba Janosik, były tu sceny kręcone na tym zamku, jeszcze chyba jakieś inne filmy, no nie pamiętam. Wiem, że jest nawet tablica Piłsudski. Marszałek Piłsudski, jeszcze był komendantem wtedy, podczas chyba marszu na Warszawę w 1918. Tutaj właśnie chyba postój był, tam tablica jest na dole przy bramie, upamiętniająca to właśnie wydarzenie. Tak, ja idę, no słuchać klapki, bo mam obuwie takie tutaj do... które w muzeum no, jest niezbędne, nie wpuszczą bez tego obuwia, więc tu trochę klapie. Niestety nie można filmować ani zdjęć robić w środku w muzeum, więc tylko zdjęcia na zewnątrz, znaczy filmuję tylko na zewnątrz. Tutaj właśnie dziedziniec taki wewnętrzny jeszcze, krużganki. O, tu już po wyjściu z muzeum, po zwiedzaniu, tu jest jakaś taka rzeźba, makieta całego kompleksu, tu właśnie ta maczuga Herkulesa i zamek. No i cóż, to tyle tego zwiedzania.
Też byłem tu dość dawno i z przyjemnością sobie tutaj właśnie odświeżyłem ten wspaniały. Tak, no i cóż, moi drodzy, niestety przydarzyła mi się taka dziwna sprawa, bo po prostu wysiadła mi bateria w kamerce i niestety nie mogłem nakręcić drogi powrotnej do domu, ale no właściwie bez żadnych przygód, po prostu fajna droga. Tam jeszcze miałem nadzieję pokazać wam po prostu wjazd do samego Ojcowa, ale no wiedziałem, że już kamerka mi padła, więc pojechałem już prosto do domu. No to właściwie tyle tego filmiku. I cóż, jeśli się wam podobało, to zapraszam, skomentujcie filmik, powiedzcie, czy, no, jakie są wasze odczucia z tego. Czy chcecie, żebym dalej coś takiego tworzył, ewentualnie czy też z roweru jakichś tam moich przejażdżek też byście chcieli coś zobaczyć. To tyle. Filmik prezentował dla was Indon. Zapraszam do oglądania następnych filmów z mojego kanału. I to tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.